Lewy pracuje 400 wstecz. Środkowy 400. Środkowy 400. Prawo 5. Prawo 5. Prawy 400. Prawy 400. Leży 0. Lewo 15. I witam wszystkich bardzo serdecznie. Jurek Owsiak, czyli 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak jak rok temu wraz z Marynarką Wojenną rozpoczynamy ten finał na końcu Polski albo na początku Polski, czyli Szczecin. Witam, moi drodzy. Dopływamy za moment do Wałów Chrobrego. Stamtąd udajemy się pod Urząd Miasta, gdzie odpalimy początek 17 finału. To nie tylko 17 finał, moi drodzy, ale to także największa tego rodzaju działalność charytatywna na rzecz innych ludzi na świecie. A więc, drodzy rodacy Polacy, bądźcie razem z nami. Przez cały dzień program Długi Telewizji Polskiej, a także TVN będzie transmitował to, co się dzieje u nas w kraju, a także będziemy się łączyli z całym światem. Wielkie dzięki dla kapitana, który tutaj rządzi. Ja jestem tylko załogantem i to załogantem, który ma identyfikator numer 00001. 120 tysięcy ludzi, którzy mają taki identyfikator nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, będą dzisiaj zbierali pieniądze na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. Bądźcie razem z nami, jak to mówił Jurek Owsiak, oj się będzie działo, ale teraz biegniemy na mostek kapitański, bo za moment manewr wsumowania, a my później pędzimy pod Urząd Miasta. Dzisiaj przez cały dzień bądźcie razem z nami. Rusza 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pogoda nic nam nie robi, jak na razie nie pękamy. Na dziobie, podać spring. Maszyny stop, jesteśmy już przy Wałach Chrobrego. Pędzimy pod Urząd Miasta. Panie kapitanie, dzięki dla całej załogi. Dziękuję również. Kapitan prowadzi, wychodzę. Proszę za mną. Panie kapitanie, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pędzę, mam tam obowiązki. Ruszamy z finałem. I pędzimy, moi drodzy, pod Urząd Miasta. Przyjechało mnóstwo samochodów, czyli rozpoczynamy finał w Szczecinie. To jest coś niesamowitego. Specjalny samochód po nas będzie przyjeżdżał. Offroadowcy, czyli nasi przyjaciele stąd, także są razem z nami podczas finału. Za moment jest już mój samochód. Pędzimy pod Urząd Miasta. I witamy serdecznie, moi drodzy, to jest coś niesamowitego. 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tu właśnie w Szczecinie. Mogliśmy powiedzieć, że tak rano, a tyle ludzi przyjechało. Za moment ruszamy z biegiem, za moment witamy serdecznie. Szczecin się cudownie przygotował do całości. Za moment, gdzie mówili wam wszystko, co tu się będzie działo. Moi drodzy, już widzimy was. Tu z tej sceny będziemy prowadzili cały finał, ale póki co, jeżeli nas widzicie w studio, w piątce, to widzicie, ile tutaj jest wielkich atrakcji. Za moment orkiestra, podchodzę do orkiestry jeszcze chwileczkę i orkiestra gra, moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witamy w Szczecinie. Jeżeli teraz Tomek Blata słyszycie mnie, to się z wami za moment połączę. Tylko wejdę na scenę, żeby was widzieć z góry. Zupełnie zwariowana sytuacja. Szczecin wita całą Polskę. 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Halo piątka, jesteście? No jesteśmy oczywiście. Witaj Jurek, witaj. Słuchaj, u nas też się zaczyna, ale u nas jeszcze nikogo nie ma. Żartowałem! Zaczynamy także! Halo! Jesteśmy! No! I tym samym odpaliliśmy 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie, a gra orkiestra reprezentacyjna Policji, która obchodzi 40-lecie i świętuje razem z nami. Dzisiaj oni też grają z orkiestrą. Chodzi o to, żeby wcześniej wykrywać nowotwory u dzieci. To jest ten cel, żeby zorganizować tak całą siatkę specjalistycznych punktów, w których uda się wykrywać wcześniej choroby nowotworowe u dzieci, żeby problem niemalże znikł i oby znikł. To jest jeden z celów dzisiejszej orkiestry. A w studiu jest już 150 patrolowców z puszkami. Oni dzisiaj przez cały dzień będą kwestowali, będą zbierali pieniądze na dzieciaki. Jest też stanowisko fundacji. Ja już się tak zakręciłam razem z kamerą, że nie widzę, gdzie ono jest. Tam. Jedźmy po kolei. Obok orkiestry, po jej i naszej prawej stronie, stanowisko fundacji. Dokładnie tam. Tam jest Allegro. Tam będą licytowane wszystkie te atrakcje, wszystkie te rzeczy drogocenne, wieże, które będą przekazywane na aukcję orkiestry. Co się dzieje tutaj? Oczywiście stanowisko komputerowe, które będzie wszystko zliczało, pokazywało, ile pieniędzy wpłynęło. My mamy
będzie dużo muzyki również tutaj w studio ze stroną bez muzyki orkiestra i bez orkiestry muzyka w tym dniu, to nie da rady inaczej. Oprócz tego będzie dużo, dużo aktywności sportowej, słyszałem, że również w twoim wydaniu. Ja już zaczynam się przygotowywać, już zaczynam biegać, Jurek skakał na scenie, a ja biegnę, bo o 13.40 spod Pałacu Kultury, trzeci raz w Warszawie, wystartuje bieg Policz się z cukrzycą. To jest bieg, w którym wyrażamy naszą solidarność z 2-milionową społecznością cukrzyków. Każdy może pobiec. 3003 osoby, zdaje się, mają największe szanse na to, żeby być w czubie tego biegu, dlatego że 3003 pompy insulinowe udało się przekazać dzieciakom w ciągu 2 ostatnich lat trwania akcji. Policz się z cukrzycą to jest jedna z inicjatyw tegorocznej orkiestry, kontynuowana i wspierana przez Jurka i ekipę. 3003 koszulki dzisiaj rozdamy, 3003 medale do wygrania. Dla każdego, kto weźmie udział w tym biegu, zachęcamy. I dzisiaj też u nas jest sportowe studio, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, bo ruszać się trzeba na co dzień. Tak jest, a więc bądźcie z nami przez cały czas, bo tu jak zawsze dużo, a nawet bardzo dużo do kwadratu będzie się działo. Będzie dużo muzyki, dużo serca, dużo, dużo serdecznych gestów, a to bez was się po prostu odbyć nie może. Jurek, Jurek! Jurek jest na pewno zakręcony tak jak my teraz, zobacz, o proszę. Moi drodzy, jak sami widzicie, ogromny tłum tutaj na scenie. To jest najstarsza mieszkanka Szczecina, która przyszła do nas. Jak ma pani na imię? Halina Radka-Lewazowicz, przewodnicząca pionierów miasta Szczecina. Chciałam panu serdecznie i gorąco, z całego serca podziękować za tą akcję. 4 lata temu pan tu Armukowicz też taką akcję zrobił. Dziękuję bardzo. Muszę szybko lecieć z mikrofonem dalej. Proszę państwa, moi drodzy Polacy, takie skarbonki, 120 tysięcy wolontariuszy, którzy mają takie identyfikatory. Dzisiaj zbieramy pieniądze na onkologię dziecięcą. Bądźcie razem z nami, jeżeli teraz kran będzie mógł pokazać. Zobaczcie, ile tu już ludzi przyszło. Bardzo rano, tam będziemy ruszali bieg. Pamiętajcie także o tym, aby ogrzać naszych wolontariuszy. Bierzcie herbatę, częstujcie ich. Ale tutaj Szczecin pokazał, że wspaniały duch jest tutaj wśród nas. Jest pan wojewoda razem z nami. Pan profesor Zaman będzie mówili. Wyście już zbierali pieniądze. Gdzie? Wczoraj graliśmy w Jasienicy. Ile zebraliście? Zebraliśmy 7,5 tysiąca i jeszcze liczymy. I jeszcze liczą. Dzisiaj będziemy zbierali, liczyli przez cały dzień. Dzisiaj mnóstwo emocji. Ja wam wszystkim przypominam. Bardzo ważne telefony. SMS 7547. Dopisek serce to także wielka orkiestra, linia TP 0704 407 401, licytacje 622-2020, to jest rekord, bo już mamy blisko 1 000 000 złotych na licytacji, kiedy jeszcze nie ruszył wielki finał. Także www.licytacje.wsp.org.pl, tam możecie szukać niesamowite gadżety, cały czas licytować, płaty Polkart 022-547-4444, tak naprawdę jest słońce w Szczecinie, to jest absolutny moment. Można powiedzieć cud, ale jesteśmy mocni, mocni jako cały naród, jako cała Polska. Strony internetowe nasze www.wosp.org.pl, mail wos@wos.org.pl, aukcje www.aukcjewos.org.pl. Witamy wszystkich na całym świecie, ponieważ gra nie tylko Polska, ponad 1500 sztabów, także na całym świecie pozdrawiamy naszych żołnierzy, którzy także będąc w bazach zbierają pieniądze. Pozdrawiamy Amerykę, gdzie są Polacy, Kanadę, Australię, całą Europę, czyli jak to mówi Juraj Sobczak, oj się będzie działo. I teraz uwaga, aukcje, nasze aukcje Allegro. Naprawdę fantastyczne rzeczy można wylicytować. Dziękuję, że się w to bawicie, czuwajcie, patrzcie. Uwaga, co się dzieje na aukcjach Allegro? Złoty medal Olimpiady w Sapporo Wojciecha Fortuny, bandera z rejsu dookoła świata Krzysztofa Baranowskiego, piłka od Leo Benhakera, koszulka polskiej narodowej jedenastki z podpisami, Formuła 1, czyli kask Fernando Alonso i koszulka Roberta Kubicy, zwycięskie Porsche od Agaty Kuleszy, koszulka z autografami FC Barcelony, czy obrazek Krystyny Jandy, piękna suknia Izabeli Skorupko, czy unikatowy zestaw znaczków naszych prezydentów na uchodźstwie. To tylko cząstka wspaniałych aukcji Allegro, które potrwają do połowy lutego. Cały dochód przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.